Witam wszystkich serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dzisiaj Emilian Tardif. Jeżeli ktoś nie wie, kim był Emilian Tardif, to proszę sobie przeczytać książkę Jezus żyje. To kapłan, to ksiądz, który uzdrawiał charyzmatycznie, który rozpropagował uzdrawianie w duchu, w odnowie, w Duchu Świętym, który gromadził na stadionie ludzi. No, proszę sobie o nim poczytać, popatrzeć, a jego książka Jezus żyje stała się bestsellerem światowym. Pomyślałem sobie, że ów człowiek, że ów ksiądz może właśnie będzie miał jakiś przekaz, coś do powiedzenia. Pierwsze, co usłyszałem, to bądźcie radośni. Bądźcie radośni, bo Pan zmartwychwstał. A kiedy Pan zmartwychwstał i jesteście radośni, wtedy także musicie wiedzieć, że i wasz kres przychodzi, ale Pan zmartwychwstaje. A więc i my zmartwychwstaniemy. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, modlimy się o uzdrowienie ciała, ale i duszy. Bo dusza choruje i wtedy i ciało choruje. Chcę powiedzieć, że modlitwa jest największą, najpotężniejszą energią, jaką Bóg dał człowiekowi. Modlitwa do Boga. Modlitwa o uzdrowienie. Modlitwa o wyzwolenie swojej duszy z okowów ciężkich grzechów, które to też powodują, że cierpimy i dusza, ale także i ciało cierpi. Pamiętamy, gdy Jezus powiedział: twoje grzechy są odpuszczone, twoje ciało jest zdrowe. Czułem głos Jego bardzo łagodny, czułem głos Jego bardzo spokojny. Każdego dnia usłyszałem: dziękuj Bogu i proś Boga o zdrowie. Nie tylko wtedy, kiedy już nie domagasz i chodzisz po ścianach lub leżysz i ledwo oddychasz. Każdego dnia dziękuj i proś o zdrowie. Ale każdego dnia także uśmiechaj się do swojego życia, do swojej duszy i do Boga. Uśmiech to jest pierwsza pigułka, która ocala nasze życie. Potem jest czystość, która także ocala nasze życie. Mówię o życiu wiecznym, ale pozwala też ciału przejść w miarę dobrze. Po czym dodał: tak jesteśmy skonstruowani, że nasze ciało w końcu obumiera, że nasze ciało w końcu po prostu odmawia posłuszeństwa. Natomiast duch nigdy nie odmówi nam posłuszeństwa i jeżeli go nie zabrudzimy, dojdziemy do wieczności. Kiedy modlimy się, kiedy przywołujemy Jezusa, może dla wielu jest to dziwne, może dla wielu jest to nierealne, ale nie możemy i nie powinniśmy pomijać Matki Bożej. Jeśli ją pomijamy, jeśli ją eliminujemy, jak to wielu mówi, Jezus uzdrawia, Matki Bożej nie ma, popełnia ciężki grzech. Przez matkę do syna. Kiedy ubłagamy matkę, matka zaniesie do syna nasze intencje, która matka
nie przyniesie synowi i nie powie: synu, ten cierpi, pomóż mu. Więc poprzez Matkę Bożą do Jezusa a jeden z tych pomyślał, kiedy był chory, chociaż o jego matce, chociaż żeby zobaczyć ciebie, a może i Jezus mnie uzdrowi. I ta jego myśl go uzdrowiła natychmiast. A Jezus, spotkawszy go, powiedział: ponieważ pomyślałeś w taki sposób o mojej matce, pomyślałeś i o mnie, ja ciebie uzdrawiam. Powiedział także, że wszyscy święci są pośrednikami między niebem a ziemią, między Bogiem a tobą. Oni nie uzdrawiają, ale oni zanoszą nasze petycje i stajemy się uzdrowieni. Modlitwa uzdrawiająca powinna być każdego dnia. Każdego dnia mamy uzdrowić siebie, swoją duszę. Każdego dnia mamy uzdrawiać swoje ciało i prosić Boga, aby nasze ciało wytrwało do czasu naszej misji. Każdy z nas ma misję tutaj do zrobienia na ziemi. I trzeba prosić Boga, abyśmy tę misję wykonali w sposób dobry, właściwy, ale także, a co może najważniejsze, w zdrowi w duchu i zdrowi na ciele. Ale kiedy modlimy się za innych, to już modlimy się za siebie. A więc módlmy się za innych, o zdrowie innych, módlmy się za nich wszystkich, a wtedy będziemy modlili się za siebie. Pamiętajmy, modlitwa jest największym aktem, jaki mógł człowiek dostać od Boga. Największym aktem, mostem, połączeniem, czy jakby to dzisiaj nazwać, najlepszą siecią telefoniczną, najlepszą siecią komórkową. Ty, Bóg, połączenie, modlitwa. Kiedy modliłem się za chorych na stadionie i kiedy już skończyłem modlitwę, kiedy wszyscy się rozeszli, na stadionie siedziała jedna kobieta z dzieckiem i nie ruszała się. Podszedłem do niej i zapytałem się, dlaczego nie odchodzi. Odpowiedziała: bo nie zostałam uzdrowiona, bo moje dziecko właściwie nie zostało uzdrowione. Będę dotąd siedziała, dopóki dziecko nie zostanie uzdrowione. Ja wiem, że Pan Jezus mnie uzdrowi, ale na razie pewnie uzdrawia innych. Ja będę tu czekała. Coś we mnie zadrgało jeszcze raz, więc stanąłem nad nią i zacząłem się modlić i w tym momencie jej dziecko wyzdrowiało. Wiara i determinacja. Nigdy nie mów, nie udało się. Patrzyłem, nie jest zdrowy. Nie wyszło. Wielu ludzi modli się i patrzy, czy już zdrowieje. Nigdy nie wyzdrowieje. Módl się i nie myśl. Rzucaj modlitwę własnymi słowami, proś Boga i nie myśl, czy już. Bo kiedy, to On, a ty teraz. I tu jakby zakończyła się z nim rozmowa. Uśmiechnął się do mnie czule i powiedział: nie martw się, wszystko będzie dobrze. Wszystko zależy od Boga, a Bóg jest miłosierny. I kiedy modlisz się, nie myśl o tym, co się wydarzy. Po prostu przekaż modlitwę. To jest największym aktem miłości za tych, których się modlisz. I tu zakończyła się nasza rozmowa. Oddalił się. Głos jego również. Myślę, że to, co usłyszałem, to, co przekazałem, było bardzo mądre, jest bardzo mądre. Jeśli to zrozumiemy, być może wiele rzeczy inaczej się u nas potoczy. Dziękuję za uwagę. Proszę, udostępniajmy, podbijajmy, lajkujmy.
aby większość ludzi mogła to usłyszeć. Dziękuję.